Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, pod ostatnim nagraniem, w którym sobie powiedzieliśmy trochę o tym, że protestantyzm jest bezsilny i faktycznie takim jest wobec czci człowieka i kultowi przedmiotów, prawda? I też kilka zdań żeśmy sobie powiedzieli o tym, że człowiek może dostąpić ocalenia przez zewnętrzne znaki. Ale pan Rafałek, właśnie tutaj, nasz drogi pastor zielonoświątkowy, próbuje się tutaj bronić i wykazać mi bezradność, prawda, i zaorać moje argumenty. Więc panie Rafałku, zobaczymy, jak ci to wyszło. Przeczytamy to, coś tutaj sobie napisał i zobaczymy w sobie Bożym, jak to jest i z logiką. Otóż tak, pan Rafał tam podesłał jakiś link do obrazów, do tańców z obrazami. Panie Rafałku, ty masz odpowiadać na, czy procesja z Arką była bałwochwalstwem, czy nie, prawda? To, a nie tam jakieś nagrania mi podsyłać. Rafałek, nasz kochany, odpowiada: panie drogi, nie żyjemy w Starym Testamencie, lecz w Nowym. Teraz nie chodzi się z Arką i nie zabija się kamieniami kobiet ze zdradę małżeńską. Dobrze. Kościół apostolski nie prowadził procesji z obrazami, a rodziców szanował, bo do człowieka ma się szacunek, a cześć należna jest jedynie Bogu. Rozumiem, że KRK oddaje cześć papieżowi, ale to wasz problem. Cześć, jaką oddaje Fertronom, jest nawet dla katolików bałwochwalstwem. Poczytaj pan wpisy pod filmikiem, to katolickie wypowiedzi. Ciekawe, czy Paweł tak tańcował z Feretronem. Dobra, te tańce obrazów, to ja tam nie znam tego, ani tej historii, ani tego nie zgłębiałem. Moi drodzy, zobaczmy tutaj te głupoty. Nie żyjemy w Starym Testamencie, lecz w Nowym. Panie Rafale, a kiedy Bóg zakazał czynienia czegokolwiek? W Starym Testamencie czy w Nowym? Nie będziesz czynił żadnej rzeczy, tak? Powiedział to w Starym Testamencie, tak? I w tym samym Starym Testamencie, nawet do tego samego Mojżesza, powiedział: uczyń Arkę, uczyń cheruby, tak? I tutaj protestantyzm wysiada. Dlaczego Bóg zakazał, a później nakazał? No tak, zakazał czynić, później nakazał czynić, ale nie pozwolił im oddawać pokłonu. Nie, to jest fałsz. To jest i tak robienie z Boga półgłówka. Dlaczego? No bo przeczytajmy sobie, moi drodzy, jak to wygląda. Księdze Wyjścia. I to jest niewygodne dla protestantów, dlatego kombinują jak mogą, a dla katolików bardzo zrozumiałe i klarowne, no i dla logicznie myślących. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, tak? Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu, tego co jest na niebie wysoko, ani tego co jest na ziemi nisko, ani tego co jest w wodach pod ziemią. Wykrzyknik. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, tak? Ponieważ ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. A więc mamy: nie będziesz czynił i nie będziesz oddawał im czci. Co robi Rafałek, co robi protestant, który nie wie, jak z tego wybrnąć? Jak się go przyciśnie do ściany, dlaczego Bóg nakazał stworzyć cheruby, to już mówi: no tak, nakazał stworzyć cheruby, ale nie pozwolił im czcić. Zaraz, gdyby w Bożym zamyśle było: uczyń sobie coś, ale nie oddawaj czci, to powinno brzmieć tak: uczynisz sobie rzeźbę, prawda, i obraz, ale nie będziesz im oddawał pokłonu. Natomiast Bóg nigdzie nie mówi, ani w Księdze Wyjścia, ani w Powtórzonego Prawa, że uczyń sobie, tylko nie oddawaj pokłonu. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby. Uczyń cheruby. Widzicie tutaj zaprzeczenie Boga? Żaden protestant tego nie potrafi rozgryźć. No kazał, ale nie pozwolił czcić. Nie pozwolił stworzyć niczego. Co tutaj mamy? Uczyń sobie coś, albo uczyń tylko coś, co ja ci powiem. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby.
Tak? Rafałku, tu jest żadnej rzeźby. Więc jak Bóg, który mówi, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, może powiedzieć 5 kartek dalej, uczynisz sobie rzeźbę cheruba. No tak, ale nie będziesz oddawał mu czci, no ale przeczy temu, co tutaj mówi. I tutaj pastor Lewandowski, pastor Chojecki i każdy inny pastorek się tu wykłada. Widzicie to? W Starym Przymierzu to Bóg powiedział i w Starym Przymierzu Bóg nakazał czcić Arkę. Jeżeli Bóg w Starym Przymierzu potępia bałwochwalstwo, tak, o, w Starym Przymierzu nie no, to w Starym Przymierzu nosiło się Arkę. Mnie nie obchodzi, czy to było Stare Przymierze, Nowe, przed krzyżem, spod krzyża, czy jeszcze za krzyżem. Mnie to nie obchodzi. Bóg jest niezmienny. Jeżeli noszenie Arki w Starym Przymierzu nie było bałwochwalstwem, to dzisiaj noszenie obrazu też nie jest bałwochwalstwem. Dlaczego? Bo Bóg pozwala na czynienie czegoś, co jest obrazem Jego obecności, obrazem Jego rzeczywistości. Rozumiecie tą diametralną różnicę, który prymitywny protestantyzm nie rozumie? Co innego jest sobie stworzyć rzeźbę na kształt człowieka albo zwierzęcia, powiedzieć, to jest mój Bóg, a co innego uczynić sobie z nakazu Boga coś, co jest obrazem, znakiem obecności prawdziwego Jahwe. Rozumiecie tą diametralną różnicę? Nie, protestantyzm jest zbyt prostacki do zrozumienia prostych rzeczy. Ten obraz jest obrazem prawdziwego Chrystusa. Ten kawałek papieru i laminatu nie jest Bogiem, ale przedstawia Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem. I przez ten obraz Bóg błogosławi, uzdrawia miliony ludzi na całym świecie, tak samo jak przez Arkę błogosławił ludziom, tak samo jak przez węża miedzianego błogosławił narodowi wybranemu i ich uzdrawiał, tak? To proszę sobie przeczytać. Boli protestantów, 6 rozdział 2 Księgi Samuela. No po prostu boli, bo tam jest procesja z Arką, tam są ofiary przed Arką, tam są tańce, tam są błogosławieństwa, że Bóg błogosławił przez Arkę, przez skrzynkę z drewnianą i przez cherubów. Błogosławił. I tak samo błogosławi przez ten obraz. Arka nie była Bogiem, ten obraz nie jest Bogiem. Jest kawałkiem papieru zalaminowanego. Ale przez ten obraz jest naczyniem, przez które Bóg wylewa swoje łaski. Tak samo jak robił to przez Arkę. I jedno i drugie jest z nakazu Boga, tak? I co? Zabronicie Bogu nakazać namalować swój obraz? Ten Chrystus, który tutaj jest, jest obrazem Boga niewidzialnego. Jest Bogiem, obrazem prawdziwego Boga i sam jest prawdziwym Bogiem, tak? Dlatego mogę mieć ten obrazek. I nie jest to bałwochwalstwo. Dlatego, bo ten obrazek, raz, nie jest uważany za Boga, poza tym, dwa, przedstawia Chrystusa, który jest prawdziwie Bogiem, a nie żabę czy jakiegoś cielca, którego czczę jako Boga. I ten obrazek, z racji tego, że jest na nim Jezus Chrystus, Bóg prawdziwy i przez który Bóg błogosławi, należy czcić. Tak, bo jest on tym narzędziem, przez które Bóg błogosławi, tym naczyniem, przez które wylewa się łaska Boża, tak samo jak przez Arkę czy przez miedzianego węża w Starym Testamencie. Teraz, Kościół apostolski nie prowadzi procesji z obrazami, a rodziców szanował, bo do człowieka ma się szacunek, a cześć należna jest jedynie Bogu. Rafałku, gdzie jest napisane szanuj matkę swoją i ojca swego? Nie zmieniaj, Rafałku, w prymitywny sposób nakazu Boga, bo przykazanie mówi czci ojca swego i matkę swoją. Ale to słowo boli protestantów, więc co robią? Nie ma czci. Szanuj. Nie, jest czci ojca swego i matkę swoją. I to jest w każdej Biblii, nawet w każdej protestanckiej. Czci ojca i matkę swoją. No ale Rafałka to boli, nie wie co powiedzieć, no to on to szanował. Wiedzisz, Rafałku?
No ale tu też pani Magda mi zarzuca bezsilność, no napisałem jej, co to znaczy, że mamy czcić ojca i matkę swoją, skoro cześć jest należna tylko Bogu. No i co? Co odpisała? Tyle, co protestant potrafi. Nic. Rafałek dalej ciągnie. Żydzi nie modlili się do aniołów na arce, ty się modlisz do babci. Żydzi modlili się do aniołów, jest sporo fragmentów pokazujących modlitwy wstawiennictwo aniołów Zachariasza 1:12-13, prawda? Księga Tobiasza, jest upadanie przed aniołami, prawda? Jozue padał przed aniołami, prawda? Daniel, prawda? Więc mamy kult aniołów, którzy wstawiają się za nami, prawda? I do których wołają Izraelici. Księga Hioba 5:1. Do którego ze świętych się zwrócisz? Tak? Dlaczego się zwrócisz? Widzicie tu już kult świętych? Widać tu już kult świętych? Księga Hioba. Ja tak rzuciłem kilka fragmentów, żeby wam pokazać protestantom, pomóc, zacząć myśleć innym torem. No ale jak trzeba, to pójdziemy głębiej. Wołaj! Czy ktoś ci odpowie, do kogo ze świętych się zwrócisz? O jakich świętych chodzi? Rafałki, Michałki, Magdalenki, Megawity, dawać tutaj. O jakich świętych pisze Księga Hioba? Przecież człowiek się powinien zwracać tylko do Boga. To dlaczego Hiobowi przyszło, do którego ze świętych się zwrócisz? Rafałek, dawaj tu swoją hiperewangeliczną interpretację. 33, Księga Hioba. Gdy ma on swego anioła, obrońcę jednego z tysiąca, co mu wyjaśni powinność, zlituje się nad nim i prosi, uwolnij od zejścia do grobu, za niego okup znalazłem. Kto prosi o uwolnienie od zejścia do grobu? Anioł, kogo? Boga. Tak? Czytajcie sobie cały 33 rozdział Księgi Hioba. I kto tutaj się wstawia? Anioł. Obrońca. Pośrednictwo. Są aniołowie. Święty Paweł, proszę bardzo, żeby nie było, że nie było, tylko cześć jest należna Bogu. Oczywiście, boska cześć należy do Boga, ale że był kult, prawda, cześć oddawana nie tylko Bogu, a nie potępiana. Proszę bardzo, że zajrzyjmy sobie szybciutko do Kolosan. Prawda, tam chyba będzie 2:8. Taki fragment, który nam troszkę pomoże zrozumieć pewne rzeczy. O, przepraszam, to jest 2:18. Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody. Zamiłowani w uniżeniu siebie i uwaga, i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Co to jest przesadna cześć aniołów? Był kult aniołów, którego święty Paweł nie potępia jako takiego, tylko mówi o przesadnej czci. Ludzie przesadzali w czci, tak? Ale oddawana jest cześć aniołom, czy święty Paweł tutaj mówi, że to jest jakieś bałwochwalstwo? Nie. Tylko właśnie przestrzega przed przesadną czcią, przed pewnymi nawiedzonymi, że tak powiem. O. Ale nie potępia czci aniołów, która jest w Starym Testamencie. I padanie przed aniołami też jest. Poczytajcie sobie, ale wy jesteście tak ślepo ślepi, że wam tylko 23-4 księgi wyjścia i to jest dla was cały Stary Testament. Dalej. My mamy w kościele witraże, ale nie modlimy się do nich. To źle, że macie. Dlatego, bo Bóg zakazał czynienia czegokolwiek. Nie powiedział uczyń, ale się nie módl. Powiedział nie czyń i nie oddawaj czci. A wy już kompromisujecie Słowo Boże. No, nie czyń, nie oddawaj czci. No tak, no ale my sobie uczynimy, ale nie będziemy oddawać czci, tak?
Kłamiesz, Rafałku, zakłamujesz proste słowa Boże. Według twojej logiki. Dalej Rafałek mówi... O, to jest genialne. Fragment Rzymian 2:10, w którym to sobie przeczytamy to. O czci człowieka. I zobaczymy, bo tutaj Rafał mówi, że on mnie tu wielce zaorał. No, zaorał sam siebie, pokazując swoją indolentną indolencję. Prawda? Rzymian 2:5-10. Przeczytamy sobie to. Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienie się sprawiedliwego sądu Boga. O czym tu pisze święty Paweł? O dniu sądu, tak? Który, 6. O dniu sprawiedliwego sądu Boga, 6. Który odda każdemu według uczynków jego. Tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności życia wieczne. A więc zobaczmy, człowiek szuka chwały i czci. Przez dobre uczynki. To już pomijam kwestię, że to jest zbawienie, że do życia wiecznego w niebie konieczne jest dobre uczynki są. Tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą później chcą, a oddają się nieprawości, gniew i oburzenie. 9. Ucisk i utrapienie spadną na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, potem na Greka. 10. Chwała zaś i cześć i pokój spotkają każdego, kto czyni dobrze. Najpierw Żyda, a potem Greka. Tu święty Paweł pisze o tym, co głosił Chrystus w 12 rozdziale Ewangelii świętego Jana. Kto mi służy, będzie tam, gdzie ja jestem i uczci go mój Ojciec. I tu mamy dzień sądu. Tak? I w dniu sądu, właśnie tym dobrym, pełniącym dobre uczynki, Bóg odda chwałę, cześć i nieśmiertelność. Zobaczmy tutaj kombinacje szpagatowe Rafałka. Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym, natomiast sprawiedliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew. Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło. Najpierw Żyda, potem i Greka. A chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro. Najpierw Żydowi, potem Grekowi. Rzymian 2:8-10. Paweł tu tłumaczy w drugim rozdziale, na czym polega życie pod zakonem grzechu i śmierci. Przechodzi w trzecim rozdziale do łaski. Ale ty tego... ogarniasz to, Albert? Kolejny argument twój zaorany, jak to mówisz. Czymżeś tu zaorał, cześć świętych? Zobacz, jak jesteś głupi, Rafałku. Mówię ci to bezpośrednio. Jesteś głupi i tą głupotę pokazujesz. Bo sam w twojej własnej Biblii piszesz, że odda chwałę i cześć każdemu, kto czyni dobro. A więc skoro Bóg odda cześć temu, co dobrze czyni, to ja mogę mu oddać cześć, czy nie mogę, Rafałek? Już pomijając o tym, że to nie chodzi o stary zakon czy o nowy zakon, tylko jak żeśmy czytali, chodzi o dzień sądu. Ale załóżmy, że nawet chodzi tutaj o życiu pod grzechem i życiu pod zakonem, tak? To tym, którzy żyją pod łaską, Bóg odda cześć, tak? Chwałę i nieśmiertelność. Widzisz, jak jesteś głupi, Rafałku? Jesteś po prostu głupi. Bo cytujesz fragment, który cię miażdży i co żeś wykazał? Paweł tu tłumaczy w drugim rozdziale, na czym polega życie pod zakonem grzechu i śmierci. Tak? Tak? Ale odda chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro. Najpierw Żydowi, potem Grekowi, tak? Czyli dobro czyniących spotka chwała i cześć, tak? A więc skoro spotka ich chwała i cześć ze strony Boga, to ja jako Albert mogę oddać chwałę i cześć mojej zmarłej babci. Dlatego mamy święto wszystkich świętych, dlatego mamy dzień zaduszny, prawda? Kiedy wspominamy wszystkich zmarłych. 12 rozdział, oni są z nami, oni
mamy do nich dostęp, a skoro mamy do nich przystęp i nas otaczają, to jest świętych obcowanie, możemy się do nich zwracać z prośbą o modlitwę do Boga. I Kościół to robił, robi i robić będzie, bo to jest biblijne. Bóg dopuszcza swoich sług do swojej czci, do swojej chwały, do swojej nieśmiertelności i uczestniczą w boskiej chwale. Skoro są uczestnikami boskiej chwały i boskiej czci, to my też możemy oddawać im cześć. Nie boską, ale oddawać ich cześć. I nie, Rafałku, nie próbuj tutaj robić szpagatów i nie zmieniaj przykazań Bożych. Czci ojca swego i matkę swoją na szanuj. Okej? Bo ci nie pasuje to słowo czci ojca swego i matkę swoją. Człowiek chwałą i czcią ukoronowany jest dla was jak cierń w czarnej dziurze i was tam kuje i nie wiecie co robić. Dlatego, że człowiek jest chwałą i czcią ukoronowany przez Boga, jest godny czci. I człowiek w Kościele rzymskokatolickim ma prawo oddawać cześć świętym. Bo są tego godni z ustanowienia Bożego, z powołania Bożego i z wyniesienia ich do współuczestnictwa w boskiej czci i w boskiej chwale. Nie są bogami, ale uczestniczą w boskiej chwale. I w boskiej czci. Rafałku, jesteś głupiutki, tak samo jak cały protestantyzm. Nic żeś tu, Rafałku, nie pokazał. W starym przedstawieniu nosili arkę, a w nowym się nie nosi. Pokaż mi, gdzie jest napisane, że nie nosili, że nie było procesji w Nowym Testamencie. Pokaż mi, że zakazane są procesje. Rafałku, co ma wspólnego stary, Nowy Testament, procesja tu, procesja tam? Chodzi o istotę. Skoro Bóg zakazał, to nie powinno być arki, nie powinno być cherubów, nie powinno być świątyni, nie powinno być miedzianego węża. Bo Bóg powiedział, że nie będziesz czynił żadnej rzeczy, a później nakazał czynić jeszcze rzeczy, tak? To jeszcze raz, Rafałku, bo ja wiem, że jesteście za głupi, żeby to zrozumieć. To trzeba wam to powtarzać, bo może kiedyś zaskoczycie. Co innego jest zrobić sobie żółwia i temu żółwiowi oddawać boską cześć i obwołać go Bogiem, a co innego jest z nakazu Boga zrobić sobie przedmiot, dzieło rąk ludzkich, które jest znakiem obecności prawdziwego Boga. Dostrzegacie tę różnicę? No ja wiem, że i tak nie dostrzeżecie, bo jesteście ślepymi ślepcami i głupimi głupcami, ale do tego was doprowadził protestantyzm. Zdrawiam.